Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na kolejny temat, oczywiście dotyczący filtrów. Tak, to jest jak zawsze gorący temat w okresie wiosenno-letnim, ale też filmik, na który większość z Was czekała, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dodawać filtry na makijaż, co takiego robić, żeby ten makijaż wyglądał dobrze, a mimo wszystko, żebyśmy miały zapewnioną ochronę. Co ciekawe, opowiem Wam też o takich moich sprawdzonych sposobach, które sobie wypracowałam przez lata stosowania filtrów i nie będę dzisiaj rozwodzić się na temat dokładnie wybranych przeze mnie preparatów, ponieważ uwierzcie mi, jest ich tak dużo, że ten film trwałby dosłownie kilka godzin. Postanowiłam jednak, że zbiorę to wszystko do kupy, podzielę, pogrupuję te wszystkie preparaty i będę o nich oczywiście wspominać, ale to co jest najważniejsze, jak już obejrzycie sobie ten film, rozwincie sobie opis, ponieważ właśnie w opisie zostawiłam Wam namiary, linki do tych produktów. Tam możecie sobie poczytać o tym, co one zawierają, jakie to są preparaty, jak je stosować, jaką mają kolorystykę itd., itd. Ja nie będę się dzisiaj na ten temat rozwodzić, natomiast tak jak mówię, zdradzę Wam kilka, mam nadzieję, że ciekawych trików i też mam nadzieję, że tym filmem rozwieję Wasze wątpliwości, ale też pomogę Wam właśnie w stosowaniu filtrów. No dobrze, jak zwykle się rozgadałam na samym początku, a chciałabym zacząć w ogóle od tego, że jak rozpoczęłam swoją przygodę, moją przygodę z filtrami, i to było właśnie kilka dobrych lat temu, szukałam też takich rozwiązań, dzięki którym będę mogła nakładać filtry w ciągu dnia, ale również na mój makijaż. I muszę Wam powiedzieć, że jeszcze w tym czasie, kiedy ja zaczynałam w ogóle przygodę z filtrami, ciężko było. Było naprawdę ciężko, żeby w ogóle coś takiego dostać na naszym rynku. Dziś ten przemysł kosmetyczny bardzo posunął się do przodu i wiele marek kosmetycznych oferuje nam takie produkty, dzięki którym też właśnie ten makijaż będzie wyglądał dobrze, ale będziemy mogły sobie reaplikować filtr w ciągu dnia. Dlaczego to jest takie ważne? Każdy filtr, jak już wiecie doskonale, ma też swój czas działania i nawet ten, który ma najwyższy współczynnik, czyli 50 SPF, nie da Wam ochrony całodniowej. Nie ma takiej w ogóle możliwości, by raz nałożony filtr na naszą skórę, na przykład rano, chronił ją przez cały dzień. No po prostu nie ma takiej możliwości, więc jakoś musimy sobie te filtry dodawać. I o ile sytuacja w momencie, kiedy nie mamy makijażu, jest prosta, bo stosując takie tradycyjne filtry, które mają właśnie żelowe lub kremowe konsystencje, jeśli nie robimy sobie makijażu, to możemy je sobie dodawać w ciągu dnia na naszą skórę i nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Nie ma też znaczenia, czy jest to filtr mineralny, czy filtr fizyczny, filtr chemiczny. Nie ma makijażu, więc możemy sobie taki filtr dokładać. Problem pojawia się w momencie, kiedy wykonujecie sobie rano makijaż, przed makijażem oczywiście nakładacie filtr z wysoką ochroną, no i wychodzicie do pracy. I teraz albo siedzicie kilka dobrych godzin w biurze, albo pracujecie też przez kilka dobrych godzin gdzieś w jakimś sklepie. Nie ma znaczenia tutaj tak na dobrą sprawę to, jaką pracę wykonujecie, ale w momencie, kiedy filtr traci tą swoją ochronę, załóżmy po 2 godzinach, idealnym rozwiązaniem byłoby z powrotem go na tą skórę nałożyć. I uwierzcie mi, mogą tutaj się wypowiadać zwolenniczki naturalnych składów, naturalnych pielęgnacji, przeciwniczki właśnie chemicznych podkładów i tak dalej, tych kremów i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości, no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby nakładając na nasz makijaż filtr w postaci kremowej lub żelowej, po prostu sobie tego makijażu nie zniszczyć. I nie ma tutaj też znaczenia, czy jest to sam krem BB, czy jest to podkład, czy mamy tutaj nałożony puder, czy jeszcze jakiś bronzer, rozświetlacz. Gdybyśmy chciały nakładać filtr w postaci żelowej lub kremowej na naszą skórę, na makijaż, zniszczymy sobie po prostu ten makijaż. No i co teraz mamy takiego robić? Tak jak wspomniałam, idealnym rozwiązaniem byłoby dokładanie tego filtra co ileś tam godzin, ale nie zawsze jest to możliwe i nie każda z nas ma taką, takie chęci, czy też właśnie możliwość dokładania sobie w pracy filtra, albo też
zmywania tego makijażu i wykonywania go od samego początku nie pozwalają nam na to warunki, nie pozwala nam na to nasza praca. Ale co robić w momencie, kiedy wychodzimy z biura, wychodzimy ze sklepu, wychodzimy z jakiegoś innego pomieszczenia, no i znowu mamy tę styczność, większą styczność z promieniowaniem, bo pamiętajcie, że również promieniowanie mamy w pomieszczeniach. No ale zakładamy, że jest ten okres wiosenno-letni, tak, wychodzimy z pracy, no i tutaj dobrze by było już dołożyć na ten makijaż filtr. Ja mam dla Was dzisiaj trzy takie moje sprawdzone propozycje. Są to preparaty, które fantastycznie sprawdzają się właśnie jako takie zamienniki, mogłabym powiedzieć, tradycyjnych filtrów, takich właśnie żelowo-kremowych, czyli preparaty, które będziemy nakładać na nasz makijaż, dzięki którym będziemy mieć również wysoką ochronę, ale tego makijażu sobie zwyczajnie nie zniszczymy. I taka pierwsza grupa to są podkłady w poduszeczce. To jest coś, co odkryłam też kilka lat temu i pierwszym takim podkładem był podkład w poduszeczce marki Physicians Formula. Taki w niebieskim, pięknym opakowaniu, ja zresztą opisywałam go na moim blogu i w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie post z recenzją. Dlaczego to jest dobre rozwiązanie? Słuchajcie, takie podkłady mamy właśnie w takiej formie kompaktowej, czyli po pierwsze możemy zabrać ze sobą do pracy, wrzucić sobie te torebki, nie zajmują nam dużo miejsca, dołączone są do nich poduszeczki, takie dodatkowe poduszeczki, bo sam podkład już jest zamknięty w formie takiego opakowania i poduszki nasączonej preparatem podkładem, na którą przygniatamy delikatnie drugą poduszeczkę i dokładamy sobie ten podkład w ciągu dnia. Oczywiście marki kosmetyczne, które tworzą preparaty takie makijażowe, mają w swoich ofertach tego typu podkłady w różnych odcieniach, w różnych kolorach i też z różnym SPF-em, czyli możemy dostać takie, które mają ten niski współczynnik, ale są też oczywiście takie, które mają współczynnik 50, a ja takie między innymi u siebie stosuję, czy też stosowałam. Ten podkład, o którym wspomniałam Wam na samym początku, bardzo fajnie się u mnie sprawdził, ale później trafiłam na kolejny podkład, którego już niestety nie ma w sprzedaży i to była marka Estée Lauder. Ja bardzo często pokazywałam Wam ten podkład właśnie w takim okresie wiosenno-letnim, ponieważ uwielbiałam do niego wracać. Miłością do niego zaraził mnie oczywiście Paweł, bo tak jak mówię, to było świetne rozwiązanie. Nie dość, że podkład dopasowujecie kolorystycznie do Waszej skóry, możecie go dopasować również do takiego podkładu, który stosujecie w porannym makijażu przed wyjściem do pracy, więc tutaj też macie świetne rozwiązanie. Jest on mały, kompaktowy, można go ze sobą zabrać i właśnie można go dokładać na nasz makijaż, czyli tak jakby robić sobie taką poprawkę, poprawiać ten makijaż w ciągu dnia albo też przed wyjściem z pracy, dokładając odrobinę, przyciskając ten podkład do naszej skóry i nakładając przy tym filtr, na przykład 50. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. I teraz w ofercie marek, różnych marek, bo i tych tańszych, i tych naturalnych, i tych marek, które mają świetne właśnie takie naturalne składy, czy też dermokosmetyków, ale również marek selektywnych, jest coraz więcej takich podkładów. I warto znaleźć dla siebie coś fajnego, coś sprawdzonego, właśnie jak to się mówi, w ten deseń, czyli ładne opakowanie, fajna kolorystyka, ewentualnie krem, który może nie ma koloru, ale też będzie miał wysoki ten współczynnik SPF i będzie chronił naszą skórę. A przyznam Wam się szczerze, że dlaczego to jest też takie fajne rozwiązanie, bo bardzo ładnie odświeża nasz makijaż. Jeśli siedzicie kilka godzin, no załóżmy w tym biurze, tak? Pracujecie przed komputerem, no to nie oszukujmy się, że po kilku godzinach ten makijaż, nasz makijaż nie wygląda już świeżo. I właśnie stosując takie rozwiązanie, ten podkład w poduszeczce, Wy nie dość, że dajecie sobie ochronę na skórę, to jeszcze pięknie odświeżacie ten Wasz makijaż. Podkłady w takiej poduszeczce to jest bardzo dobre rozwiązanie.
One oczywiście nie dadzą Wam efektu maski, nie obciążą Wam też jakoś specjalnie skóry, nie zniszczycie sobie nim makijażu, a wręcz odświeżycie Wasz makijaż, ale jest też inny sposób, który może przypaść do gustu zwolenniczką właśnie takie rozwiązanie, zwolenniczką stosowania filtrów, i są to różnego rodzaju mgiełki i spreje, które aplikujemy oczywiście na naszą twarz, tam gdzie mamy wykonany makijaż. Ja też przetestowałam kilka takich produktów. Jeden, który bardzo przypadł mi do gustu i który mogę Wam polecić, i to też nie jest bardzo drogi preparat, to m.in. woda termalna Uriage z filtrem 30. No tak, wyobraźcie sobie, że marki dermokosmetyków też już kombinują troszeczkę, jak tutaj pójść w tą ochronę przed promieniowaniem, i właśnie marka Uriage ma dla nas taką wodę, którą rozpylacie na Wasz makijaż. Absolutnie nic z tym makijażem się nie dzieje, ale dodajecie sobie ten filtr. Co prawda to nie jest 50, jest 30, ale to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia w momencie, kiedy reaplikujecie taką mgiełkę, taki filtr, bo możecie ją stosować co trochę. Tutaj nie musicie myśleć o tym, o dobra, skończył się ten okres działania mojego filtra z rana, minęły na przykład te 2 godziny, no to teraz dobrze by było nałożyć preparat za kolejne 2 godziny. Owszem, możecie zastosować właśnie taki podkład w poduszeczce, ale dobrym rozwiązaniem jest też mgiełka. Właśnie taka woda termalna na przykład od Uriage, która fantastycznie odświeży Waszą skórę. W okresie letnim też będzie dodatkowo koić, łagodzić takie zaczerwienienia, odświeżać, nawilżać Waszą skórę. I przez to też makijaż będzie dobrze wyglądał. No i tak jak mówię, jeszcze raz się powtórzę, będziecie mieć tę ochronę przed promieniowaniem. Ale w ofertach marek kosmetycznych pojawiły się też takie spreje na makijaż, tak jakby trochę scalające ten nasz makijaż, spreje wykończeniowe, i ja też przetestowałam kilka z nich i powiem Wam, że to też jest świetne rozwiązanie, bo one nie będą absolutnie wpływały na Wasz makijaż, mają wysoką ochronę i też fajnie można nimi się tutaj spryskać, ale oczywiście są to już preparaty z takiej, powiedziałabym, półki cenowej wyższej, czyli to nie będą już najtańsze kosmetyki i też nie są ogólnodostępne. Znajdziecie je przede wszystkim w sprzedaży internetowej. Ja oczywiście znalazłam linki do tych produktów z tych stron, na których ja je zamawiałam, więc tam możecie sobie je też kupić. Warto oczywiście polować na różnego rodzaju promocje, ale taka mgiełka wykończeniowa na nasz makijaż, specjalnie skomponowana pod to, żeby korzystać z niej właśnie na makijaż z tą wysoką ochroną, to jest też świetne rozwiązanie. Przetestowałam też kilka innych mgiełek, które są już może nie konkretnie skierowane w stronę makijażu, ale są to preparaty w sprayu, które można nakładać na makijaż. Zauważyłam jednak, że te marki, które specjalizują się właśnie w kosmetykach profesjonalnych, czy też w tworzeniu dobrej jakości filtrów przeciwsłonecznych, kiedy już tworzą te kosmetyki w sprayu, to one mają charakterystyczną taką konsystencję, która bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skór suchych, takich odwodnionych, mocno napiętych, ale już nie do końca będzie dobra dla osób, które posiadają cerę mieszaną, czy też tłustą, właśnie ze względu na tę taką delikatną powłoczkę, która pozostaje na naszej skórze i może Wam to już przeszkadzać. Ja przetestowałam markę Block, bardzo fajny filtr, bardzo fajna mgiełka, ale też mgiełkę od Mezo Aesthetic i też widziałam, że właśnie pojawia się taki efekt. Musicie jednak pamiętać o bardzo ważnej sprawie, jeśli będziecie stosować tego typu mgiełki na Waszą skórę, żeby trzymać się zaleceń producenta, czyli trzeba tę mgiełkę stosować w odpowiedniej odległości, jeśli chodzi o Waszą twarz. Nie możecie tego zrobić za blisko, bo też zniszczycie sobie makijaż. Lepiej trzymać to tak, jak zaleca producent, na przykład te 15 cm, nawet 30 cm od naszej twarzy, spryskać nią naszą twarz, poczekać chwilę, aż ta mgiełka się wchłonie. Nie dotykamy naszej skóry, nie odciskamy absolutnie niczego przy pomocy, nie odciskamy żadnej tutaj jednorazowej chusteczki, nie robimy nic, po prostu spryskujemy naszą twarz, czekamy chwilę, możecie się też powachlować, żeby ten proces szybciej nam się utrwalił, żeby to szybciej nam się preparat wchłonął w naszą skórę i będzie ok. Natomiast tak jak mówię,
Jeśli posiadacie skórę mieszaną, tłustą, to lepiej idźcie w stronę takiej mgiełki termalnej lub też preparatów scalających nasz makijaż, czyli specjalnie przygotowanych takich mgiełek na makijaż, które nie będą dawały tego efektu tłustości tego filmu. Ewentualnie, jeśli posiadacie skórę suchą, odwodnioną, taką napiętą i potrzebujecie czegoś z intensywnym nawilżeniem i nie obawiacie się absolutnie o tą taką lekko tłustawą powłoczkę, no to wtedy fajnie sprawdzą się tutaj właśnie takie wyspecjalizowane filtry mgiełki na twarz. I moja ostatnia porada, czyli ostatnia grupa preparatów takich, które możemy nakładać na makijaż, którą dzisiaj chcę Wam polecić, to są pudry. Tak. Co prawda, zauważyłyście na 100%, że w ofercie marek kosmetycznych, makijażowych pojawia się coraz więcej podkładów z wysokim filtrem. I bardzo dobrze, bardzo fajna sprawa. Ale pojawiają się również pudry. Pudry, które zawierają wysoki filtr, zwłaszcza pudry sypkie. Ja przetestowałam jeden puder od Belle, chyba najtańszy z tych wszystkich produktów, które dzisiaj Wam polecam. I bardzo fajny, hypoalergiczny, nic się nie dzieje ze skórą, można go dostać w różnych odcieniach, ale on już jest w kamieniu, więc też trzeba go rozprowadzić przy pomocy pędzelka. Natomiast świetnym rozwiązaniem i moim zdaniem jeszcze lepszym od takiego pudru w kamieniu są pudry właśnie już w takich gotowych pędzelkach, gdzie macie tutaj w tej części właśnie zazwyczaj już puder z tym, z filtrem. Wystarczy, że naciśniecie, tutaj się osypuje się, zobaczcie, osypuje się produkt i możecie go sobie dołożyć na Wasz makijaż. Tylko tutaj znowu, moja kolejna rada. Zanim zastosujecie taki puder, przydałoby się wcześniej troszeczkę tą skórę odświeżyć i odcisnąć nadmiar sebum na bibułce. Jeśli nie macie bibułki, na chusteczce takiej jednorazowej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie nakładać taki puder sypki na skórę, która nie jest odświeżona, gdzieś tam ta warstwa naszego sebum się zebrała, zwłaszcza w tej strefie T, to możecie sobie zrobić plamę i to też nie będzie wyglądało do końca dobrze. Więc na przykład wychodząc z pracy, zanim wyjdziecie z pracy, idziecie do toalety, odciskujecie nadmiar sebum, stosujecie taki puder, odświeżacie Wasz makijaż i gotowe. Macie ochronę i macie makijaż dalej świeży i dobrze wyglądający. Zazwyczaj te pudry, które są właśnie w takich pędzelkach, to są pudry mineralne, więc mają naprawdę fajne składy. Ja w tej chwili testuję sobie właśnie ten od Chrome i powiem Wam, że świetnie się u mnie sprawdza, bo on ma też taki delikatny kolor, bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry i też no, odświeża ten makijaż. No nie da się ukryć, że nałożony w ciągu dnia po takim zdjęciu tego sebum sprawia, że makijaż znowu wygląda dobrze. Czyli mamy ochronę, mamy coś na makijaż i my czujemy się w tym wszystkim komfortowo. No dobrze, podsumujmy w takim razie to, co Wam dzisiaj powiedziałam. Czyli tak, trzy sposoby dokładania filtrów w ciągu dnia i moje propozycje dla Was. To są podkłady i kremy w poduszeczce, dzięki którym też Wasz makijaż będzie dobrze wyglądał. Fajny sposób, fajne produkty, żeby zabrać ze sobą do torebki, do pracy, aplikować w ciągu dnia bez żadnych problemów, bez uszkadzania naszego makijażu. Drugie rozwiązanie to są wszelkiego rodzaju mgiełki i tutaj można podzielić je na takie trzy rodzaje. Mamy mgiełki w postaci wód termalnych z filtrami, mamy mgiełki, które scalają nasz makijaż, są specjalnie przygotowane do stosowania na makijaż właśnie z wysokim filtrem i mamy mgiełki, które są filtrami samymi w sobie, ale można je stosować na makijaż i reaplikować właśnie ten filtr w ciągu dnia. I trzecie rozwiązanie to są oczywiście pudry, pudry do stosowania na makijaż z wysokim filtrem. Ja szczególnie polecam Wam pudry, które są właśnie w takich pędzelkach, które są pudrami sypkimi i mineralnymi. No oczywiście zawierają te filtry mineralne i też, co jest bardzo ważne, zapomniałam Wam o tym powiedzieć, mimo tego, że są to filtry fizyczne, czyli filtry, które zawierają tlenek cynku czy dwutlenek tytanu, to nie zostawiają tej białej powłoki na naszej skórze. To są takie moje rozwiązania, jeśli chodzi o dodawanie filtrów
filtrów w ciągu dnia na makijaż i uwierzcie mi, że te moje sposoby sprawdzają się najlepiej. Cieszy mnie ogromnie, że rynek się rozwija i pojawia się coraz więcej takich preparatów, więc warto sprawdzać, co w ofertach marek kosmetycznych pojawiło się i czy wśród tych kosmetyków z filtrem znajdą się właśnie takie propozycje typu podkłady w kompakcie, czy na przykład właśnie pudry w kompakcie, czy takie mgiełki albo wody termalne. Uwierzcie mi, że dzięki temu i Wy będziecie miały dobrą ochronę Waszej skóry, będziecie dokładały ten filtr, nie będziecie musiały się martwić o Wasz makijaż, będziecie wyglądały świeżo i pięknie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. Jeśli oczywiście czegoś jeszcze chcecie się dowiedzieć, to piszcie w komentarzach. Być może ktoś z Was już ma jakieś swoje sprawdzone sposoby na to, żeby dodawać filtr w ciągu dnia na makijaż. Jeśli tak, no to piszcie oczywiście w komentarzach, dzielcie się Waszą opinią. Jeśli znacie któryś z tych kosmetyków, o którym dzisiaj Wam opowiadałam, czyli te preparaty, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, to też dajcie znać, jak Wam się sprawdzały, czy u Was się sprawdziły i co myślicie o takich moich sposobach na reaplikowanie filtrów w ciągu dnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!